A teraz Ukraina i wsparcie Zachodu. Wsparcie, którego część, jak się okazuje, znika nie wiadomo gdzie. Za wszystkim stoi wciąż obecny na Ukrainie problem korupcyjny. Nie milkną echa ostatniego nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli, gdzie zapadła decyzja odnośnie kolejnego finansowego wsparcia dla pogrążonej wojną Ukrainy. We all know that Ukraine is fighting for us. Wszyscy wiemy, że Ukraina walczy za nas, dlatego będziemy ją wspierać niezbędnym finansowaniem i zapewnimy jej zasłużoną, potrzebną stabilność. Myślę, że te 50 miliardów euro na 4 lata to także bardzo mocny sygnał dla Putina tuż przed drugą rocznicą jego brutalnej inwazji. Mówiła po ogłoszeniu porozumienia w tej sprawie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Patrząc na liczby, to niebagatelna suma. Jednak przeliczając ją na realne wydatki Ukrainy, to wcale nie tak dużo. Zwraca uwagę dr Bogdan Pliszka z Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. To jest 0,08% budżetu Unii Europejskiej rozłożone na 4 lata. Czyli tak naprawdę to jest to takie kości oblizane już na dodatek zostały rzucone Ukrainie. Ukraina szacuje, że ta wojna kosztuje ją 100 milionów dolarów dziennie. No, zakładając, że powiedzmy dolar i euro to jest mniej więcej to samo, to przeznaczenie tej kwoty na jeden rok pomocy no miałoby jakieś znaczenie. Natomiast tak, to myślę, że po prostu to wbrew temu, co mogłoby się wydawać, to Ukraina pewnie nawet słabo odczuje tę pomoc. Mimo to bez ciągłej pomocy Zachodu Ukraina nie byłaby w tym miejscu, w którym obecnie się znajduje. Mijają prawie 2 lata wojny, a ona dalej walczy o swoje. Jest jednak coś, co niepokoi. Pojawiają się sygnały, że wsparcie przekazywane na front ginie nie wiadomo gdzie. Przykładem są środki przekazane przez USA na amunicję. Gdzieś zaginęło 40 milionów dolarów tej pomocy przeznaczone na zakup amunicji i się okazało, że nie ma tych dolarów, ale amunicji też nie ma. Amerykanie wysyłają tam swoich ludzi, którzy mają przeprowadzić śledztwo, żeby spróbować przynajmniej odnaleźć miejsce, gdzie są te pieniądze, bo tam o odzyskaniu raczej nie ma mowy. Jednak defraudacja pieniędzy, w cieniu której stoi wciąż obecny na Ukrainie problem korupcji, to nie wszystko, dodaje ekspert. Pojawiają się informacje, że żywność przekazywana na front trafiała na targowiska lub do sklepów ukraińskich miast. Z kolei kamizelki kuloodporne przekazane przez Polskę do sklepów militarnych na Ukrainie.